trwać. W sobie mieć ciszę, w sobie mieć miłość, w sobie mieć prawdę. Dobry, słońce za oknem, piękna pogoda, poczekajcie, musimy ten podkład troszeczkę ściszyć. Nie sobota, nie godzina 20, a czwartek godzina 18, bo to nie audycja Polscy Muzycy, chociaż o polskich muzykach mówić będziemy. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, trochę was tutaj jest. Witam Anię Oratowską, to jest menedżerka, ja bym chciała mieć z każdą menedżerką taką właśnie kontakt, no cudowna kobieta, witam cię Aniu, oczywiście cały czas Arete w moim sercu, pozdrowienia, dziękujemy za to, że mogliśmy objąć płytę Arete patronatem medialnym. Witam Zosię i witam Krzysia również.
Witam tych, którzy się nie ujawnili, a ujawnić się możecie jak najbardziej, moi drodzy. Dzisiaj święto, święto, święto. Przede wszystkim dla fanów bluesa. Mianowicie, jeżeli macie GG, to na stronie radia jest numer, ja go podam, 16 75 601 i tam możecie pisać do mnie wiadomości, ja będę próbowała je odczytywać w miarę regularnie. Na tej samej stronie głównej radia jest taka zakładka pozdrowienia, jeżeli klikniecie w tę zakładkę, wpisujecie u góry imię albo pseudonim i treść wiadomości, która będzie opublikowana na stronie radia. I wreszcie na Facebooku istnieje strona audycji Iwona Gra Naszych i tam pod plakatem zapowiadającym naszą dzisiejszą audycję możecie wymieniać się opiniami, możecie pisać, będzie mi bardzo miło. Witam naszą szefową Iwonkę. Moi kochani, dzisiaj to tutaj powinno być zatrzęsienie komentarzy, bo to wielki, wielki dzień. Zjawa Blues, jak wiecie, ma urlop, ale jak się wczoraj dowiedziała, to musiała go przerwać i ta audycja spontaniczna, subiektywna, mało profesjonalna, a w ogóle powiem, że chyba w ogóle nie będzie profesjonalna, musi się odbyć. Otóż mój ukochany zespół Bluesferajna, ale nie tylko mój, bo na Śląsku tu wszyscy go kochamy, ma 15-lecie. Od dzisiaj ogłaszam oficjalnie, że świętujemy 15-lecie Bluesferajna. A Bluesferajna, no moi drodzy, wy usłyszeliście pierwszy utwór. Stali słuchacze Radia Ty i Ja znają ten utwór, bo on już od kilku miesięcy jest na liście przebojów słuchaczy Radia Ty i Ja z różnym skutkiem. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce, siódme miejsce, ale było i 17, ale się nie staczają, stoczyć się nie powinni, bo my Bluesferajne kochamy tutaj w radio Ty i Ja. Witam Koziołka. Tutaj jeszcze do mnie coś piszą, kochani, to tak szybko piszą. A no, jeszcze powiem wam tak, jeżeli mam ochotę zadzwonić podczas audycji osobiście, złożyć życzenia Bluesferajnie, to proszę bardzo, ja jak najbardziej tutaj... Ja jestem cała i w całości profesjonalna. No, aż ta szefowa zawsze przesadza. Moi drodzy, ale... Wy, myśląc Bluesferajna, bardzo często, nie mówię o tych, którzy znają, ale słuchacze Radia Ty i Ja myślą, że to tylko Grzegorz Olek Blues Olejnik, a to nieprawda. Jego znacie, go jest pełno wszędzie, za chwilę otworzycie szafę i też Grzegorz Olejnik tam będzie. Natomiast druga połowa Bluesferajny to Tomek Stary Herman. Mało o nim się dowiecie, bo Tomek bardzo chroni swoją prywatność, nawet na swoim profilu tam prawie nic nie ma. Ale dla wytrwałych, moi drodzy, jeżeli dobrze na YouTubie poszperacie, to znajdziecie moją rozmowę z Tomkiem, która odbyła się 2 lata temu w innym zupełnie radio, nie będziemy mówić w którym, i tam Tomek uchylił rąbka tajemnicy, coś o sobie powiedział, ale Tomek pilnuje, co mu wolno powiedzieć, co mu nie wolno powiedzieć, ale troszkę więcej o nim będziecie wiedzieć. Ja zgłoszę się do Tomka, jeżeli Tomku nas słuchasz, to ja tam zapukam do ciebie i taką rozmowę jeszcze dla nowego radia Ty i Ja przeprowadzimy. Moi drodzy, wydali 2 płyty. Kolorowy świat i 10. Dla mnie mało. Grzegorz skwitował to wczoraj wystarczająco. No nie wiem, czy wystarczająco, ale są 2 płyty i wszystkie utwory, które dzisiaj usłyszycie, pochodzą z tych płyt. Niektóre grane są na koncertach, niektóre nie są grane na koncertach, ale te płyty są fantastyczne. Ja ich bardzo długo i często słucham. Moi drodzy, ale zanim opowiemy sobie o Bluesferajnie, a ja sobie odczytam te wasze wiadomości, które tutaj napływają bardzo szybko, a ja muszę jednak pilnować tutaj mojego padelu, to zaprezentuję wam 2 utwory. 2 utwory śpiewane na koncertach, które budzą we mnie skrajne uczucia. Pierwszy to jeden wielki bunt, bo nikt, naprawdę nikt nie będzie mi mówił, gdzie mogę być,
gdzie mogę chodzić, nawet jak mam ubrane szpilki, a poza tym, jeżeli tam jest mój facet, to ja tam muszę być. Utwór nazywa się Lokal dla mężczyzn. Tym utworem zaczynają koncerty, chyba zawsze, z tego co pamiętam, chyba się nie mylę. A drugi to taki utwór, który wzrusza mnie bardzo. I bardzo często, chyba zawsze płaczę. Ci, którzy jeżdżą ze mną na koncerty bluesferajny, mają ze sobą stos chusteczek, bo chyba nic nie jest człowiekowi tak bardzo potrzebne jak nadzieja, a mnie tej nadziei potrzeba bardzo, bardzo dużo. No to kochani, niech gra dla was bluesferajna, Lokal dla mężczyzn i Nadzieja. Zapraszam. Nie powinnaś tu przychodzić, nie powinno cię tu być. To jest typowy lokal dla mężczyzn. Powiedz mi, jak tu trafiłaś, przecież ci myliłem ślad. To jest typowy dla mężczyzn. Tu się nie wylewa za kołnierzy, w słowach nie przebiera się. Jak dostaniesz w twarz, to leży. Jawa się miesza ze snem. Nie powinnaś tu przychodzić, to nie miejsce jest dla tam. To jest typowy lokal dla mężczyzn. Ja skłamałem, dokąd idę, po co więc śledziłaś mnie. To jest typowy dla mężczyzn. Tu się nie wylewa za kołnierzy, w słowach nie przebiera się. Jak to staniesz, w nas to leży. Jawa się miesza ze snem. Ze snem.
Kochanie, wychodzę dzisiaj z chłopakami na miasto i bardzo bym cię prosił, żebyś nie szła za mną. A i tak wciąż słyszę twoje szpileczki na chodniku. Zajdzie słońce i spadnie deszcz. Nim w twoich żyłach zakipi krew. Pamiętaj, że ją jedną masz i wiesz, że zawsze obok ciebie jest, jak cień. Nie zdradzi cię, nie skłamie ci ta sen. I będzie wiecznie w tobie żyć. Życie to ryzykowna gra. Kiepsko w nim z tobą, gdy nie fair grasz. Nie stracisz wiary, bo wiesz, że jest i trwa. Zamkniesz oczy, widzisz światło jej. Nie zdradzi cię, nie skłamie ci, da sen. I będzie wiecznie w tobie żyć. Skopał twojej dumy twarz. I teraz dusisz sobie. Pamiętaj, że ją jedną masz i wiesz, że zawsze obok ciebie jest, jak cień. Nie skłamie ci, nie zdradzi cię ta sen. I będzie wiecznie w tobie żyć nadzieja. Co w tobie jest, co w tobie jest? Nadziei sen, nadziei sen. Na lepsze jutro, na każdy dzień. Nadziei.
Tak, moi drodzy, gra i śpiewa Bruce Ferreira, a ja witam nasz zaprzyjaźniony zespół Bez Grzytu. Witam Janka, kogo jeszcze nie przywitałam? Krzysia chyba witałam. No i przede wszystkim witam naszego jubilata. Brawo, brawo, Olek Blues się przywitał ze wszystkimi. Ja mam nadzieję, że druga połowa Blues Ferreira gdzieś tam nas podsłuchuje, nie ujawnia się na razie. Kochani, to wasze święto. Dzisiaj świętujemy, mówimy, opowiadamy, gramy i jeździmy na koncerty, o ile takie się odbędą. Mówiłam o płytach, moi drodzy. I jest tu taki wpis na dziesiątce. Czekajcie, gdzie ona jest. Tu jest. Zupełnie na końcu. Specjalne ukłony dla naszych żon Kamili i Violetty. No wiecie co, panowie, zupełnie na końcu. One powinny być tu na pierwszym miejscu, bo tak sobie wyobrażam, że być żoną muzyka, a jeszcze bluesmana, to wcale nie jest takie łatwe. Piłkarza to zupełnie w inną stronę. Te zabawki wasze i to wszystkie inne rzeczy, ile one muszą znieść. Kamile poznałam osobiście, pozdrawiam cię Kamilo, jeżeli mnie słuchasz bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, żeśmy się spotkały. Wiole nie znam, mam nadzieję, że gdzieś tam kiedyś się spotkamy, ale dużo słyszałam, bo przecież pisałam książkę o Grzegorzu Olejniku. Moi drodzy, no ktoś musi o początkach tej Blues Ferreira opowiedzieć, a ponieważ mi siadają struny głosowe, no to za zgodą Grzegorza Olejnika usłyszycie za chwilę jego opowieść o tym, jak to się zaczęło. Od razu mówię, to nie jest w ogóle nagranie dla radia. To było nagranie prywatne, wtedy właśnie, kiedy pisałam książkę o Grzegorzu, on mi partiami wysyłał nagrania, w związku z czym no, jest to takie spontaniczne, zupełnie na luzie nagranie, ale żeby was nie zanudził, on i tak mało mówił, bo to było tylko 17 minut, a Olek Blues znany jest z tego, że jak zaczyna gadać, to trudno go przegadać. Pomiędzy to, co usłyszycie, o czym będzie opowiadał, również usłyszycie ich nagrania. Wybraliśmy wspólnie stacyjkę pana Józka, to jest utwór, no świetny, ten pociąg tak pięknie rusza i potem jest tak świetnie, ale nie gra się tego utworu na koncercie, podobnie zresztą jak Melancholii, a tej drugiej to bardzo szkoda. Pomiędzy, i tutaj zobaczcie, co można wyczyniać z głosem. Palcem na po wodzie i Droga. Droga to utwór grany na koncertach. To taki song blues, bo jeżeli jest ballada bluesowa, to song blues również istnieje. Przestroga, opowieść pewna, opowiedziana historia, ale również przestroga. No to co? Zapraszamy Olka Bluesa. Będzie mówił krócej niż zwykle, ale musi o tej Blues Ferreirze opowiedzieć. Proszę bardzo. Na małej stacyjce, gdzie krzywo wisi szyld, gdzie obdrapanych murów nie maluje już nikt. Szczekaczka peronowa umilkła jak głaz. Ślad rzucił na dworzec nieubłagalny czas. Zapomnieli, że kiedyś tak żył. Czuć parę w powietrzu i węglowy pył. I tylko dróżnik pozostał ten sam. Ożywia szlabanem cały ten kram. Pan Józef? Pan Józef!
gdy zamykam oczy, widzę go znów. Oliwą ociekły parowy biktur, co z piskiem goszyny powoli gdzieś w dal. Przez pola na kołach jak piłkę nie stal. By z hukiem co z piersi wyrywa swój krzyk. Obłoki swej siły parą do kół. I z gwizdem szalonym co powietrze ciął. Jechał do przodu, pod górę się piął. Pan Józef, pan Józef. Witam. Mam opowiedzieć o bluesferajnie. Bluesferajna. Żeby powiedzieć coś o bluesferajnie, tak naprawdę, trzeba by się cofnąć do roku 2008 i do pewnego spotkania w sklepie muzycznym przy ulicy Barbary i Bogumiła w Kaliszu. Do tego sklepu weszło dwóch i tam się spotkało Janusz Częsała i ja. Janusz Częsała to osoba, którą poznałem jeszcze w latach końcówka 80. On wtedy grał w zespole Tangerine, ja w okeju. Fajnie to między innymi te nasze zespoły zostały opisane w książce Andrzeja Dąbrowskiego Antologia muzyki w Kaliszu. No co, szmat czasu. Ja się zmieniłem, Janusz się zmienił. Wiem, że miał długą przerwę też w grze, ale to on pierwszy zaproponował, czy byśmy ze sobą nie pograli. Ja za bardzo nie widziałem tego, bo Janusz był basistą elektrycznym, a ja po rozpadzie Olo Grande wróciłem do solowego grania akustycznego, więc ja mu powiedziałem, jakie są moje obawy, że ja nie za bardzo widzę siebie jako wykonawcę akustycznego u boku gitarzysty basowego, który gra na elektrycznym basie. Ale chęć grania Janusza była tak ogromna, przynajmniej teraz to wiem, że była tak ogromna i był tak zdeterminowany, żeby uprawiać muzykę, że stwierdził, że on kupi sobie bas akustyczny. No i w tym momencie, już teraz to na pewno nie pamiętam, gdzie miało wydarzenie nasze pierwsze spotkanie, ale fakt faktem jest, że zaczęliśmy grać w duecie. Pierwszy koncert publiczny, pamiętam, że miał miejsce na Festiwalu Działań Artystycznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Kaliszu, który wtedy mieścił się w skrzydle szkoły numer 16 z wejściem od ulicy bodajże Fabrycznej chyba.
No i tam obok przeróżnych działań artystycznych wystąpił duet Olek Blues Janusz Częsała. Zagraliśmy krótki materiał, 30 bodajże minut albo 35, który został bardzo mile przyjęty. No, dało nam to jakieś skrzydła i pchnęło ku dalszemu rozwojowi. Koniec 2008 roku i moja decyzja, że trzeba powiększyć skład o jeszcze jedną gitarę. No i wtedy przypomniałem sobie o pewnym dynamicie z Olo Grande, o Tomku Hermanie. Jeżeli miało się to powieść, to tylko z nim. Zaproponowałem Tomkowi dojście do naszego duetu. Nie wiem tak naprawdę, nie umiem odpowiedzieć, czy był w tej decyzji jakiś entuzjazm, czy po prostu chęć zobaczenia, a co, jak by to miało wyglądać. A ja wiedziałem, że po tym okresie Olo Grande, gdzie nauczyliśmy się faktycznie bardzo mocno stawiać na to, żeby wszystko miało ręce i nogi. I Tomek no, był tym dynamitem takim, który mocno pracował na to, co Olo Grande wypuszczało spod swojego szyldu. Wiedziałem, że musi być jeden matematyk w zespole, że nie może być, bo ja jestem żywiołem, ja tworzę, ja wyrzucam, ja wypuszczam, natomiast ciężko jest mi zebrać coś do kupy tak, by stanowiło to jakąś integralną całość. Brakowało tej motoryki tak naprawdę, tego silnika. No, Tomek, parokrotnie żeśmy się spotkali i od świtu wstawaj, a kładź się. Płynie życie, tętni trwa. Od nocy aż do dnia.
przerwą. Padła decyzja, że będziemy grali, że będziemy mieli trio. I troszkę tak analogicznie, jak Olo Grande powstawało stopniowo, aż wybuchło z początkiem roku 2000, tak Blues Ferajna wybuchła z początkiem 2009 roku. Wybuchnęła. I to można powiedzieć, że faktycznie wybuchnęła. Fajne te koncerty były pierwsze. Był żywioł, było dynamicznie strasznie. Podobało nam się to. I wiedzieliśmy też z Tomkiem, że nie możemy zrobić takiego błędu jak z Olo Grande. Więc w 2010 roku puściliśmy pierwszą płytę Kolorowy Świat. Blues Ferajna od samego początku była kolorowa. Poprzez czernie, pastele, do żywych, fajnych kolorów mieściliśmy w sobie, tak jak do tej pory chyba, wszystko. Wrzucamy to wszystko do jednego gara i dajemy w pigułce na naszych koncertach ludziom. Graliśmy, cieszyliśmy się sobą, pracowaliśmy nad materiałem, sprzedawaliśmy płytę, którą mamy do dzisiaj, więc szaleństwa w sprzedaży nigdy nie było, ale był straszny aplauz i my życzliwość ludzi, która nam cały czas pomagała i pomaga. I to jest chyba ta wartość dodana, że warto coś robić swojego. Warto robić coś swojego, nie odgrzewać kotletów. Cóż, no tak naprawdę trio nie trwało zbyt długo. Odszedł od nas Janusz. Tej decyzji nie chciałbym komentować, ale wiem, że bardzo dużo zawdzięczamy Januszowi. Nasze logo, tą pierwszą petardą był Janusz. To on był takim zapalnikiem pobudzenia szczęścia grania. Pobudził to na tyle dobrze, że zespół się nie rozpadł. Że pewnego dnia popatrzyliśmy sobie z Tomkiem w oczy i stwierdziliśmy, że nie możemy tego zostawić. Że to by nie było ani w porządku, ani fair, gdybyśmy to w tej chwili na takim etapie zostawili. Zmieniliśmy aranżę. Trzeba było trochę popracować nad kciukami. Jeszcze bardziej rozłożyliśmy nasze gitary. I bazując jednak na tym materiale trio, zaczęliśmy grać z powrotem koncerty. No, do tej pory nie jest nigdy dużo tego grania, bo jednak i Tomek, i ja cały czas pracujemy zawodowo i musimy, chcemy,
chcemy nad tym czuwać, żeby wszystkie proporcje naszego życia były zachowane, bo to daje też komfort życia, nie czarujmy się. Jest to ważne. Ważne są nasze rodziny, nasze domy, nasza praca, więc tych koncertów nie jest dużo. Bodajże najlepszy nasz rok to 20 chyba 8 koncertów w roku. Ale cieszymy się, bo to zawsze jest dla nas wydarzenie. Spotkanie z ludźmi daje dużo więcej satysfakcji i my jako duet Bluesferaina, ja jako ja i Tomek jako Tomek, bo wiem to, więc mogę powiedzieć, dla nas każdy koncert to jest wydarzenie. Lubimy to robić, ale mamy też świadomość zachowania jednak tych proporcji i zdrowego rozsądku tak naprawdę. Kochamy to, co robimy i Bluesferaina już jako duet powoli zaczęła analizować utwory koncertu. Jedne wylatywały, drugie przybywały i tak przez 8 lat stworzyliśmy naprawdę silny, dobry materiał koncertowy, na którym naprawdę możemy polegać. Ci, co słyszeli nasze koncerty, wiedzą, o czym mówię. Pisane palcem na wodzie, nie będzie ich, gdy się obudzisz. Lepiej się nie kłać, by nie zapomnieć smaków, kolorów i ludzi. A niebo ma kolor niebieski, zielona czasami jest woda. Szary pod stopami jest chodnik, wszystkiego zapomnieć jest szkoda. Pamiętać podstawy choć w życiu, że człowiek to człowiek, nie zwierzę. Że słowo ma siłę świat zmieniać, że zło z samych nas się bierze. A niebo ma kolor niebieski, zielona czasami jest woda. Szary pod stopami jest chodnik, wszystkiego zapomnieć jest szkoda. Na wodzie, bo przecież losów naszych nikt nie spisuje, a warto przecież wszystko pamiętać, nim się świat w swoich losach namaluje. A niebo ma kolor niebieski, zielona czasami jest woda, szary pod stopami jest chodnik, wszystkiego zapomnieć jest szkoda.
W związku z tym, że nie za bardzo mamy czas spotykać się, ćwiczyć, szlifować, więc to wszystko tak naprawdę odbywało się w trasie, wtedy kiedy byliśmy razem i na koncertach. Więc ten materiał osadzał się długo, ale za to jest mocno osadzony zarówno w nas, jak i w historii bluesferajny. Po 8 latach zdecydowaliśmy się wypuścić drugą płytę, która by zawierała uzupełnienie niejako pierwszej płyty Kolorowy Świat. Płyta bardzo optymistyczna. Płyta, którą nagrywaliśmy z czystym umysłem, z czystym sercem. Wybraliśmy na to miejsce dla nas niebanalne. Ośrodek Wratysławia, który jest siedzibą Las Wodaj Blues, domek numer 10, Wrzesień, gdzie już jest cicho, a jednak słonecznie. I tam rodziła się nasza druga płyta. Pierwsza płyta rodziła się na zapleczach hotelu Orbis Prosna w Kaliszu, którego już w tej chwili nie ma. Stoi Lidl na tym miejscu. A nagrywaliśmy i próby bluesferajna trio odbywały się w salce części zamiennych, w których cały czas jeszcze Tomek grał. I to też jest fajne, że Ologrande się rozpadło, a my jako ludzie w dalszym ciągu potrafimy i potrafiliśmy i potrafimy żyć razem ze sobą, rozmawiać. Tak, piękne czasy. Piękni ludzie, piękne czasy. Wracam do bluesferajny, bo to ma być o bluesferajnie. Ludzie się pytali o te kawałki, które gramy na koncertach, a które nie mogli których nie mogli znaleźć na płycie Kolorowy Świat. Więc płyta dziesiątka była niejako dopełnieniem Kolorowego Świata, nagrywana, jak już wspomniałem, w domku numer 10. Zawiera 10 kawałków na dziesięciolecie, bo to był rok 2019, więc nasze dziesięciolecie. Wszystko zatoczyło pełny krąg dekady, którą podsumowaliśmy płytą dziesiątka. No, ten rok nie jest łaskawy chyba dla nikogo, z bluesferajną włącznie, więc tych koncertów nie ma po prostu. Z drugiej strony to nasza świadomość i chęć grania non-stop, cały czas ze sobą, powodują takie decyzje, a nie inne. I teraz ja już wiem. Mam pełną świadomość tego, co mówię. Bluesferajna jest ostatnim zespołem, moim zespołem. Pewnie jeszcze pojawią się jakieś grupy, nie wiem, elektryczne, akustyczne w międzyczasie, po drodze, tego nie mogę powiedzieć, ale to wszystko będą zespoły obok bluesferajny. Tutaj lokuję swoje wszystkie uczucia, wszystkie swoje myśli, pragnienia, to wszystko, co to czysta przyjaźń, to poczucie bezpieczeństwa, które jest niesamowicie ważne. Patrzę, jak fantastyczne zespoły nie wytrzymują presji czasu i rozpadają się po 3, 4, 5, 10 latach. A w naszych głowach jest wciąż to samo. Po prostu być i grać. Taka jest bluesferajna. Gramy dla ludzi, dla siebie, lubimy się tym bawić. Kochamy to robić. I jest to dla nas czysta przyjemność.
Myślę, że dokąd Bóg pozwoli, będziemy grali. Ja i Tomek Herman. I dopóki Bóg pozwoli, Blues Ferajna będzie dla was grała. Taka jest Blues Ferajna. Taki jest nasz duet. Tacy my jesteśmy. Otwarci, bezprecedensowi, zwariowani. Po prostu. Kochamy bluesa. Kochamy muzykę akustyczną, bo można ją grać wszędzie. I kochamy ludzi. I to wystarczy, żeby trwać. Niech gra Blues Ferajna. Gdzieś ty wiesz, jedziesz do niej, bo tak chcesz. Ona czeka tam, ty wiesz, jedziesz do niej, bo tak chcesz. Sennie, zmiennie asfalt kroi mrok, w gardle sucho migaw skręcasz w bok. Znam to, czuję, myśli błądzą tam. Wiem, że czekasz, już nie jestem sam. Ona czeka tam, ty wiesz, jedziesz do niej, bo tak chcesz. Ona czeka tam, ty wiesz, jedziesz do niej, bo tak chcesz. Pamiętaj, kierowco, piąty Red Bull wypity podczas długiej podróży nie uczyni z ciebie Marka Webera, a ktoś gdzieś na końcu drogi czeka na ciebie. Ona czeka tam, ty wiesz, jedziesz do niej, bo tak chcesz. Ona czeka tam, ty wiesz, jedziesz do niej, bo tak chcesz.
No i moi drodzy, wzruszyłam się. Jak to dobrze, że ja odnalazłam to nagranie, bo ja bym tak pięknie o Bluesferainie nie potrafiła opowiedzieć. No to może tylko Olek, Bluesferaina, naprawdę, nie około bluesowy, bez ozdobników, taki mój koziołka blues i dlatego ich kochamy, bardzo, bardzo kochamy Bluesferainę i mądre teksty, naprawdę mądre teksty, bo Olek Blues jest doskonałym obserwatorem i świetnie pisze teksty. A ja witam Krysię Abraham. Krysiu, cieszę się, że tutaj jesteś. Krysia pozdrawia Tomka i Grześka i pisze, że ma nadzieję, że będzie mogła ich posłuchać w przyszłym tygodniu. Jak ja ci, Krysia, zazdroszczę, naprawdę, bo ja chciałabym być na każdym koncercie. Jeżeli oni się pojawiają tu na Śląsku, to my z Koziołkiem nie ma innej możliwości. Na tym koncercie u nich musimy być. Ale zdarzało nam się też jechać na drugi koniec Polski, tylko po to, żeby się z nimi zobaczyć i ich posłuchać. Obawiam się, że oni, ładując ten swój sprzęt do samochodu i wybierając się na koncert, bojaźliwie rozglądają się po bokach i do tyłu, czy czasem gdzieś nie wyskoczy zjawa blues i Koziołek. No ale cóż, no tak to jest, jak się ma fanów takich zagorzałych jak my. Witam Beatę Kusztal. Beata to jest fanka, która tak piszczy na ich koncertach, jak chyba nikt nie potrafi. Witam cię, Beatko, cieszę się, że jesteś. Witam Bandę również. No i witam mojego ulubionego redaktora Sławka Turkowskiego. Witaj, Sławku, to jest specjalista od ballady bluesowej, a ty wiesz, że ja odkryłam nowy gatunek, mianowicie bluesowy song. No porozmawiamy, może kiedyś wymienimy się spostrzeżeniami. Cieszę się, że tutaj jesteście, ponieważ oni zasługują na to, żeby was było tutaj dużo. Życzenia płyną tu i na panelu pozdrowień. Ja myślę, że Bluesferainę odczyta, płyną również na GG, ale tutaj to tylko mogę wam powiedzieć, że właśnie Janek tutaj składał życzenia, Koziołek składał życzenia, wszystkim tu właściwie życzą wam, gratulują tego jubileuszu i mam nadzieję, że ta Bluesferaina będzie tak wspaniale grała, jak gra dotychczas, bo ich nic nie zepsuje, oni tacy są. No i właśnie, słuchajcie, miałam dwa piękne nagrania. Jedno nagranie, już dosyć stare, które zrobił mi Tomek Herman, wtedy kiedy robiłam pierwszą audycję w zupełnie innym radiu o Grzegorzu Olejniku i drugą, kiedy pisałam książkę Grzegorz o Hermanie. Ale nie wiem, co się stało. Zginęły. W związku z tym one zostały umieszczone w tej książce o Grzesiu. Pozwólcie, że wam odczytam, co oni mówią o sobie. I będzie tak jak zawsze. U Grześka rzeczowo, minimalistycznie, bo taki on jest. A u Tomka będzie to z taką troszeczkę igiełką, bo Tomek ma specyficzne poczucie humoru. Na początku pamiętam, jak go poznałam, to się go tak potwornie bałam. Patrzył na mnie spod łba i cały czas Olkowi mówiłam: Tomek mnie nie lubi. Ale trzeba go było poznać. Tomek to dusza, człowiek. No i o Tomku Hermanie pisze w ten sposób Olek. Poznałem go albo w 98, albo w 99 roku. Doszedł do nas z części zamiennych, a od 2000 roku był w składzie Olo Grande. Od początku trochę ścieraliśmy się, czyli mieliśmy różne zdania na ten sam temat. Tak jest i do dnia dzisiejszego. Przeciwności przyciągają się. Z perspektywy czasu wiem, że to jest mój, tutaj, w tym miejscu, jedyny przyjaciel. To osoba, na której zawsze mogę polegać, na której mogę wesprzeć się. Wiele mu również zawdzięczam. Nasze relacje są czasami różne, ale teraz wiem, no, że trudno było mi bez Tomka. Dobrze jest mieć kogoś, na kim możemy polegać. Prywatnie nasze relacje są bardzo fajne. Muzycznie jest trochę inaczej, bo często spieramy się i to chyba jest cenne, że jesteśmy inni, ale tolerujemy się. Lubię Tomka i jego żonę Kamilę. Cieszę się, że mam kogo odwiedzić, mogę porozmawiać na wiele różnych tematów. Jeździmy razem na koncerty, na festiwale,
albo tak zwyczajnie spotykamy się na łódkę. Wbrew pozorom nie spędzamy ze sobą dużo czasu, ale świadomość, że w każdej chwili możemy spotkać się, jest bezcenna. To daje taką pewność i spokój w tym zwariowanym świecie. Możemy na siebie liczyć i rozumiemy się bez słów. Razem budowaliśmy markę Blues Ferajny. Jestem przekonany, że zostaniemy ze sobą na bardzo, bardzo długo. Tak właśnie Olek pisze o Tomku Hermanie i ja jestem przekonana, że ta prawdziwie męska przyjaźń, która trwa przez bardzo długo, nigdy nie wygaśnie i oni będą zawsze razem, ale jak mówię, to jest ogień i woda. To są dwa zupełnie odmienne charaktery. No i wreszcie Tomek Herman o Olku pisał tak. Olek Blues, znam człowieka i to od czasów, kiedy byliśmy dużo młodsi i dużo młodsi. Ta znajomość to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Wręcz przeciwnie. Od razu głęboka woda, próby, docieranie się. Po pewnym czasie przyszła przyjaźń, jest do dzisiaj. O piciu sobie z dzióbków, przytakiwaniu nie może tutaj być mowy. Jesteśmy zbyt różni, ale na wielu polach jednak nam po drodze. O Olku można mówić długo i żartobliwie i poważnie. Tak na poważnie, co przyszło mi na myśl, to nasz numer koń i wóz. Śmiało można by powiedzieć, że to o nim. Zewnętrznie, z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Wewnętrznie bardzo wrażliwy, a to jak wiemy nie ułatwia dzisiaj życia. W mojej ocenie Olek nie pisze piosenek, bo chce, ale dlatego, że musi. Jak sam mówi, wypluwa to z siebie. Te piosenki to taki jego wentyl bezpieczeństwa. Większość z nich nieprzypadkowo jest bardzo liryczna, a to bardzo dużo mówi o nim. Czy Olek jest artystą? Olek to taki artysta, który wstaje o 5 rano, ciężko zasuwa, często po 12 godzin, a do tego jest synem, mężem, ojcem, dziadkiem. Ma również działkę, o którą dba, czyta, pisze, nagrywa dla siebie i dla innych, jeździ grać koncerty itd. itd. Aby go jeszcze bardziej pogrążyć, to śmiało mogę stwierdzić, że można na nim polegać. I tutaj jest śmiech. Na szczęście znam też takiego Olka z piosenki patologicznej, lokalu dla mężczyzn czy barmana. I na tym polu zdecydowanie bardzo blisko nam do siebie. No i nawet z tych wypowiedzi przecież widać, że to są dwie różne osobowości. A skoro już wspomniał Tomek te piosenki, które utożsamia z Grześkiem, to za chwileczkę je usłyszymy. To będzie Barman z Kolorowego Świata, Koń i Wóz i piosenka patologiczna. Moi drodzy, słowo klucz dla Blues Ferajny w niektórych tekstach to bar, bar i bar i bar. Ja już nie chcę mówić nic o barze. Usłyszymy, słuchajmy, jak śpiewa Blues Ferajna i z czym Tomek utożsamia Olka Bluesa. Zapraszam. Barmanie, niech w niej utopię swój żar. Stączyć się chcę tak normalnie, przepić ciężko zarobiony szmal. Wolno mi, cholera, wolno mi. Nalej drugą czystej barmanie, chcę poczuć w ustach jej smak. Stączyć się chcę tak normalnie, stłonić ciężko zarobiony szmal. Wolno mi, cholera, wolno mi. Woo!
czystej barmanie, chcę poczuć w ustach jej smak. Stączyć się chcę tak normalnie, strwonić ciężko zarobiony szmal. Wolno mi, cholera, wolno mi. Hej ty tam, piękna kiciu, daj mi sobie troszkę wolności. Stączyć się chcę z tobą normalnie w dół, bo przecież wolno mi, cholera, wolno mi. Żyta barmanie, niech w niej utopię swój żal. Stoczyć się chcę tak normalnie, przepić ciężko zarobiony szmal. Wolno mi, cholera, wolno mi. Nalej drugą czystej barmanie, chcę poczuć w ustach jej smak. A stoczyć się chcę z nią tak normalnie, dzwoni ciężko zarobiony szmal. Wolno mi, cholera, wolno mi.
Człowiek szarpie całe życie, kiedy skwar i gdy śnieżyce. Człowiek szarpie całe życie, kiedy skwar i gdy śnieżyce. Czasem nie chce się, lecz cóż, szarpie dalej taki mus. Ja to wiem i koń to wie, nasze życie splata się. Koń pod górę ciągnie wóz, koń pod górę ciągnie wóz, koń pod górę ciągnie wóz, koń pod górę. Co to biega po głowach chłopaku z Blues Ferajny? Bar, budeczka, seks i te inne sprawy. No dobrze zrobi mężczyźni. Krysia Abraham napisała, że teksty Grześka są mądre i życiowe. To prawda, Krysiu, on pięknie pisze, ja mu zazdroszczę wielu tekstów, ale potrafi też być liryczny. Te jego teksty w większości dla Blues Ferajny są takie szorstkie, męskie, takie no... jak prawdziwy blues, natomiast potrafi być liryczny, przecież wydał zbiorek wierszy. A redaktor Turkowski mi się tu odgraża, że na poniedziałek przygotuje jakąś bluesową balladę Blues Ferajny. No i powodzenia, panie redaktorze, powodzenia. Ja polecam audycję redaktora Turkowskiego, bo to człowiek o niezwykłej wiedzy, niezwykłej kulturze wypowiedzi, no i można wielu wspaniałych nagrań tam posłuchać. Płyną dalej życzenia, ja myślę, że Blues Ferajna sobie je odczyta na panelu pozdrowień. No i co, moi drodzy,
kiedy przyjeżdża oj, coś Janek tu napisał, musimy odczytać. Śmieje się z ballady bluesowej, no, seks i tak dalej, to atrybuty mężczyzn. No i dobrze, niech tak będzie i niech tak zostanie, bo to fajna ta patologiczna piosenka była. Moi drodzy, jak przyjeżdża tutaj, już mówiłam, Blues Ferajna, to dla nas, dla mnie, dla Koziołka, dla jego żony jest to prawdziwe święto. My wszędzie się wetkniemy, przyjedziemy, zobaczymy i spotykamy się prywatnie też, i to jest bardzo, bardzo cenne. No i właśnie Ania i Damian nagrali kilka słów o Blues Ferajnie i usłyszycie również piosenki z płyty. Ja przypominam, że jakbyście tak zapukali do Tomka albo do Grzesia, to te płyty pewnie gdzieś tam jeszcze wyszperają. Pewnie to już będzie końcówka, no ale kto pierwszy, ten lepszy. Warto je mieć. Naprawdę warto je mieć. Najpierw będzie Ania, a później będzie no piękny utwór Mój dom z kolorowego świata. Później Damian nieco o Blues Ferajnie, on będzie wymieniał tytuły piosenek, które już słyszeliście, ale zaprezentujemy te, których jeszcze nie słyszeliście, czyli zwykły blues z dziesiątki i Czy to cię rusza z kolorowego świata. No to co? Ania Zielińska, Damian Kozioł, a właściwie Damian Zieliński, nasz redakcyjny kolega, będą przemawiać. Zapraszam. Olku, Tomku, szanowni jubilaci, dostarczyciele bluesowych przyjemności, na dalszą drogę życia życzę wam weny żywiołowej publiczności i porządnych gaż za koncerty. I niech wszystkie wasze koncerty będą jak ten w chorzowskiej kamienicy. Zapraszam na punch crowd i pogaduchy, kiedy tylko będziecie w pobliżu Pszczyny. Ojca, matkę, miałem piękny, duży dom. Teraz jestem sam na świecie, nie wiem, chyba pójdę stąd. Ubiorę swoje stare palto, by odszukać twoje drzwi. Jeszcze tylko raz tu spojrzę, chociaż przykro mi. Miałem kiedyś siostrę, brata, miałem ciasny własny kąt. Teraz jestem sam na świecie, cholera, chyba pójdę stąd. Zostawię pusty dom bez mebli, by odnaleźć twoje drzwi. Jeszcze tylko mała chwila, wspomnę me z rodziną dni. I łza się wokół zakręci, więc thank you.
Miałem kiedyś ojca, matkę, miałem piękny, duży dom. Teraz jestem sam na świecie, cholera, chyba pójdę stąd. Zostawię pusty dom bez mebli, by odnaleźć twoje drzwi. Jeszcze tylko raz tu spojrzę, pójdę, chociaż przykro mi. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Iwonko, dobry wieczór drodzy solenizanci. Dziś 15-lecie zespołu Bluesvereina, ludzi, którzy bardzo bliscy są mojemu sercu. Ludzi, którzy śpiewają takie teksty, w których ja się odnajduję. Czasami mówię, że śpiewają o rzeczach, które, o których ja myślałem, a oni je wyartykułowali. O takich najzwyklejszych ludziach, o takich najzwyklejszych rzeczach, o takich, które nas nurtują, i takim najlepszym przykładem to jest zwykły blues. Pewno go znacie, taki zwykły blues o zwykłej codzienności. Dla mnie opowiedziane takie zwykłe, szare życie, ale czasami zaśpiewałem coś takiego, co mnie się strasznie podoba, bardzo mnie rajcuje. Taki bluesik pod tytułem Czy to cię rusza? Gdzie poruszają tematy, które poruszają ludzi. A co to za tematy? To ja wam powiem, poszukajcie tych tytułów i zobaczycie, że potrafią chłopaki szarpnąć emocjami, uczuciami i tam gdzieś sobie poprzełączać w człowieku myśli. Bluesvereina wydała dwie płyty. Jestem szczęśliwym posiadaczem obydwu. No nie ma bluesa na tych płytach, którego bym chciał wyróżnić, chciał o nim coś super powiedzieć, że to jest taki tylko dla mnie. Nie, wszystkie są dla mnie. Wszystkie są super, wszystkie są przepiękne. Powinienem to powiedzieć. Na Kolorowym Świecie, na pierwszej płycie Bluesvereiny, jest utwór pod tytułem Melancholia. Jak słuchacze tego radia wiedzą, przez długi czas na pierwszym miejscu listy przebojów. No i co tu jeszcze o ich utworach? No przecież ja bym musiał same plany piać, wszystko i tylko na plus, i na plus, i na plus. Słuchajcie, chłopaki potrafią poruszyć, i serce, i emocje, i czasami potrafią zmusić człowieka do tego, żeby łza się w oku mu zakręciła. Potrafią zmusić słuchaczy do zastanowienia się nad losem innych ludzi. A wszystko to, o czym śpiewają, pochodzi z życia. To nie jest tak, że oni sobie wymyślili tekst, siedzieli 3 miesiące, spisywali i tak dalej, i wymyślali, a co tu można by napisać. Nie, nie. To wszystko jest z życia. I dla mnie jeszcze takim bluesem, który jest takim wyznacznikiem, bo to są takie bluesy, które ja sobie pośpiewuję. I tak sobie pośpiewuję, Czy to cię rusza, i Lokal dla mężczyzn, który uwielbiam, i Koń pod górę ciągnął wóz. To są takie bluesy, które bez przerwy gdzieś tam we mnie siedzą i bez przerwy coś tam w głowie mieszają.
Jest ich wiele więcej, ale to są takie właśnie, które gdzie ktoś coś robi i może sobie zaśpiewać. Czy to cię rusza? Czy to rusza cię? Moi drodzy, parę takich słów uznania było. Ja z tej strony to chciałem wam bardzo, chłopcy, podziękować za to, że jesteście, za to, że mogę was słuchać, za to, że napisaliście tak piękne teksty. I powiem, że jak słucham was, to naprawdę to są teksty o moim życiu. Ja wiem, że to jest o życiu każdego, ale tak właśnie przyjmuję. Moi drodzy, jeszcze 15 lat i jeszcze następnych, i jeszcze następnych. I abyście nie ustawali w tym, co robicie, bo jest to ważne, jest to piękne i jednak przyciąga ludzi. Każdy, kto was słyszał, nie zapomni was, nawet jeżeli nie jest jakimś miłośnikiem bluesa, czy miłośnikiem blues ferajny. Na pewno zostawiacie w każdym ślad, jakieś ciepło w sercu, jeszcze z waszym poczuciem humoru, uśmiechem i sympatią dla wszystkich, którzy się z wami kontaktują. No po prostu jesteście dla mnie awangardą zespołu bluesowego w Polsce. Życzę wam wszystkiego najlepszego, a wam, drodzy słuchacze, ze swej strony życzę, żebyście jak najwięcej słuchali blues ferajny. Dziękuję bardzo, Iwonko, że pozwoliłaś mi złożyć życzenia dla blues ferajny na antenie. Do widzenia. Brudnej popielnicy kliszcze jeszcze pet. W oknie żółta zasłonka nie pozwala zajrzeć w nie. Czy to cię rusza? Czy to rusza cię? W kuchni szaleje pustka, okruchy chleba pamięta nóż. W lodówce tylko światło, a na półkach kurz. Czy to cię rusza? Czy to rusza cię? I chodzisz spać, uczysz się w tej pustce trwać, życia łapać każdą chwilę, stopy wody mieć pod kilem. Czy to cię rusza? Czy to rusza cię? Czy to cię rusza? Czy to rusza cię? No powiedz, czy to cię rusza? Czy to rusza cię? Czy to cię rusza?
rano myję twarz, patrzę, czy ją jeszcze mam. Potem buty chwytam, płaszcz, do roboty szybko gnam. W pracy jak codziennie stres, czy ty tego chcesz, czy nie? Potem mam odebrać dzieci, do wieczora jakoś zleci mi. Byle do jutra, byle już zasnąć, byle już spać. Łeb wbić w poduchę, snem zgrzeszyć trochę, o tak, o tak. A jutro znowu stanie dzień, znowu do lustra patrzę, jeszcze jest, więc buty, czapka, kurtka, znany gest. W pracy cholera trafia szlak, nie znajdziesz klepki, której ci brak, a potem dzieci i koniec dnia, którego znów ci brak. Byle do jutra, byle już zasnąć, byle już spać. Łeb bić w poduchę, snem zgrzeszyć trochę, o tak, o tak. Moi kochani, pana redaktora Andrzeja Matysika, który przesyła gratulacje Bluesferainie. Chłopcy na pewno słuchają. Zresztą te wszystkie wypowiedzi możecie odczytać na stronie audycji na Facebooku i Iwona gra naszych. To nie jest tak, koziołku, że same peany. Przecież ty wiesz, jesteśmy na koncercie, to się pomylą, to Olek nie zna tekstu, jakbym tak podmienił na przykład jakąś piosenkę, to ale myślę, że sobie by poradził, bo on potrafi wszystko zaśpiewać, książkę telefoniczną, książkę kucharską i wszystko, co wokół jest, czemu dawał wyraz nieraz. A więc nie same peany, ale jest to prawdziwy blues, taki naprawdę prawdziwy, bo przecież ci, którzy grali prawdziwego, korzennego bluesa, to też się mylili czasami. Już nie skacze Olek po krzesłach i to jest dzięki Bogu, stwórcą i w ogóle. Moi kochani, oni śpiewają taki utwór, a właściwie nie, nie mogę powiedzieć utwór, bo to jest pieśń, za którą ja i Koziołek jesteśmy bardzo im wdzięczni, która nas, Ślązaków, w naszych osobach bardzo porusza, bo człowiek, któremu dedykują ten utwór, tę pieśń, ma bardzo dużo miejsca w naszych sercach. Dla nas to jest legenda, dla nas to jest człowiek, który będzie nam towarzyszył zawsze. I za to bardzo, bardzo bluesferajnie dziękujemy, bo jest to piękne, za chwileczkę usłyszycie. Bluesferajna gra w kameralnych klubach, gra na dużych scenach, gra na festiwalach. No a takim ulubionym na pewno festiwalem jest Las Woda Blues. Czekają na niego i
i nie chcą mnie zabrać. To ciągle Olek mówi, że ja jeszcze nie dorosłam, czy się nie sprawdzę. O tak mówi, nie sprawdzę się. Zazdroszczę wszystkim, którzy tam są, ale dzięki relacjom Grześka mogę przynajmniej troszeczkę poczuć atmosferę tego festiwalu. No i dostałam płytę właśnie z ubiegłorocznej edycji festiwalu i pieśń, którą chcę, żebyście usłyszeli, znajduje się na tej płycie, ale również znajduje się na płycie Bluesferajny. Moi drodzy, mowa jest oczywiście o utworze, który poświęcony, dedykowany jest Janowi Kyksowi z Krzekowi. Za co bardzo, bardzo jeszcze raz z całego serca dziękujemy. I my, będąc na koncercie Bluesferajny, nie wyobrażamy sobie inaczej z Koziołkiem, jak nie oddać hołd Jankowi, stojąc i słuchając tej pieśni. Piękna pieśń i tą pieśnią, o ile dobrze pamiętam, kończą swój koncert. Dziękujemy Wam za to. A Was zapraszam do posłuchania pieśni Nic jak dawniej, dedykowanej Jankowi Kyksowi z Krzekowi. Słońce nie wschodzi już tak samo. I zachody też są inne. Wiatr nie wieje tak jak kiedyś. Ręką kropli z nieba. I wystawiasz twarz na wiatr. Słońce ci mówi, kiedy wstać i spać. I niby wszystko jest jak dawno. Wszystko jest jak dawniej. No, niby wszystko. Dziękujemy raz jeszcze i przepraszam Was za tą wpadkę, bo audycja Zjawy Blues bez wpadki się nie liczy. Coś mi tutaj przeskoczyło. Tak, Janku, Olek naprawdę potrafi zaśpiewać wszystko. Wszystko, cokolwiek mu dasz, nawet tę instrukcję, czegoś tam, też potrafi zaśpiewać. No to, moi drodzy, teraz ja. Zbliżamy się do końca, jeszcze będą dwa utwory Bluesferajny
Życzyli wam tutaj różnych rzeczy. Szczęścia, sławy, pieniędzy, koncertów, płyt. A ja powiem tak. Róbcie tak, żebyście naprawdę byli szczęśliwi. Wy, wasze rodziny, dużo zdrowia. Bo kochamy was. Kochamy, czekamy na was. Pozdrawiamy Wiolę, pozdrawiamy Kamilę. Dbajcie o wasze kobiety, naprawdę. Bo one pewnie musiały bardzo dużo znieść. Nie kupujcie już następnych gitar, no wystarczy może. Dziękujemy wam za to, że jesteście. Dziękujemy wam za te 15 lat. Czekamy na następne wasze koncerty i płyty. A ja czekam jeszcze, mam takie marzenie i mówiłam już o tym, czekam na solową płytę Tomka Hermana. Chciałabym usłyszeć, jak on sobie poradzi z solową płytą. Pewnie się nie doczekam. Moi drodzy, jubileuszowa audycja na szybko, z chorymi strunami z Japy Blues, ale z sercem na dłoni dla bluesferajny. Jaka była, taka była, wpadka była, więc wszystko zaliczone, wszystko się udało. Bardzo, bardzo wam, kochani, dziękuję za to, że byliście. Było was tutaj trochę. Bluesferajna może sobie odczytać na stronie audycji, co pisaliście. Może sobie odczytać na panelu pozdrowień, co pisaliście, bo no nie nadążam niestety z czytaniem za dużo tych komunikatorów i chyba zrobimy tak, że będziemy już teraz komentować tylko i wyłącznie na stronie audycji. No tutaj jeszcze Iwona Wampik składa życzenia bluesferajnie. Ja dziękuję w ich imieniu. Bez wpadki nie ma mojej audycji, moja droga. Niestety, tak bywa. Życzę Jadek dużo zdrowia, mądrych ludzi wokół. No, po prostu życzymy wam wszystkiego, co sobie sami życzycie. Świętujcie. A słuchacze, zapraszam. Zróbcie sobie drinka, wypijcie zdrowie bluesferajny, bo od dnia dzisiejszego będziemy świętować, grać, przynajmniej w Radio Ty i Ja. Czy jeszcze gdzieś będą grać, no to zobaczymy, moi drodzy. Dwie piosenki będą jeszcze, to będą Wilcze Doły i Raz, Dwa, Trzy. Natomiast ja wracam za tydzień, w sobotę, zapraszam na polskich muzyków. Gościem będzie nasza śląska dziołucha, blueswoman, królowa country, Alicja Boncol. U nas się tutaj na Śląsku mówi, że to jest kobieta z jajami i to jest prawda. Będzie energetycznie, dynamicznie, no i śmiesznie jak znam, ale Boncol. Dziękuję wam bardzo raz jeszcze, życzę przyjemnego weekendu. Wyjdźcie na spacerek, bo piękna pogoda. Poniedziałek zapraszam na audycję redaktora Turkowskiego oczywiście. Moi drodzy, to była jubileuszowa audycja dla Bluesferajny, a prowadziła ją dla was Zjawa Blues, czyli Iwona Bernatowicz, chora, biedna, ale dała radę. Zapraszam na dwa utwory Bluesferajny. Raz, dwa, trzy, kolorowy świat. Wszystkie dzisiaj drogi prowadzą do baru. I raz, dwa, trzy, kolorowy świat. Gardło chłodzi piwo i wódki cierpi smak. Dziś była wypłata, raz w miesiącu tęgi bal. I raz, dwa, trzy, zawirował świat. Buksują migdały, będziesz dzisiaj śmiały. I raz, dwa, trzy, zawirował świat. Barman piwo setka, kumpel jest już betka. Dziś była wypłata, raz w miesiącu tęgi bal. We'll be right back.
a mówiłam, że to słowo klucz ten bar. Miesiącu pędzi fal. No właśnie tu Krysia napisała jeszcze, że Blues Ferajna wraz ze Sławkiem Pyrko są autorami hymnu Mirachowo Blues w Leśniczówce. Pozdrawiamy również Sławka. I raz, dwa, trzy, oglotowy sen, i oka zdjęła ciuchy, bo tam jest już suchy. I raz, dwa, trzy, w kącie sali chryja, koleś wódkę spija, z ceratki wódkę spija na trzy. Dziś była wypłata, został po niej tylko ślad. Został ślad. Raz, dwa, trzy, kolorowy świat, wszystkie dzisiaj drogi prowadzą do baru. I raz, dwa, trzy, kolorowy świat, gardło chłodzi piwo i wódki cierpki smak. Dziś była wypłata, raz w miesiącu tęgi pal. No i chyba dwa razy ten sam utwór, ale niech tak będzie. Buksują migdały, będziesz dzisiaj śmiały. I raz, dwa, trzy, zawirował świat. Barman piwo setka, kumpel jest już betka. Dziś była wypłata, raz w miesiącu tęgi bal. Barman piwo setka, ja kumpel jest już betka. Dziś była wypłata, raz w miesiącu pędzi fal.
raz, dwa, trzy, oglotowy sen. Julka zdjęła ciuchy, Bogdan jest już suchy. I raz, dwa, trzy, w kącie sali chryja. Koleś wódkę spija z ceratki, wódkę spija na trzy. Dziś była wypłata, został po niej tylko ślad. Został ślad. Wiatru brak, jak na dryfie, z nurtem życia płyniesz sam. Jak na dryfie, w bezwładności słowa trwasz. Jak na dryfie, znów za sklepem poisz bruk. Ha! A jak na dryfie, ty codziennie stoisz tu. Jak na dryfie, znów bez żagli wiatru brak. Jak na dryfie, znów bez żagli wiatru brak. A jak na dryfie, z nurtem życia płyniesz sam. Jak na dryfie, w bezwładności słowa trwasz. Jak na dryfie, znów za sklepem boisz bruk. Jak na dryfie, ty codziennie stoisz tu. Jak na dryfie, znów bez żagli wiatru brak.